Cześć, siemaneczko, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 8 lipca roku pańskiego 2021. A u mnie taka akcja dzisiaj, drugi pokos siano-kiszonki. Drugi robimy w pryzmę. Zobaczcie, co tutaj właśnie nadlatuje. Fendt 936 ze Strautmanem. Miłosz za sterami. Trapman Gigavitesse 4001 i wysypujemy, a zobaczcie, rozgarniam sobie taką oto urządzonkiem. Pożyczyłem od Pawełka, którego serdecznie bardzo pozdrawiamy, i chłopaków z Borówka. Zobaczycie, jak to idzie później. Jak będę miał czas, możliwość wsiąść z Miłoszem, to pojedziemy na pole. Zobaczycie, jak zbiera na polu, a chyba że sam weźmie kamerę. Tak to oto wygląda. Zbieramy lucernę, trawę z kończyną, mieszamy to w pryzmę. Dobra, idziemy do kejsiora. Ja tu za blisko podjechał może, ale nie wiem, czy pryzmy nie zrobiłem za krótkiej. To jest dopiero druga pryzma w moim gospodarzeniu, że tak powiem. Nie mam w tym wprawy w ogóle, no ale jakoś to idzie. Rura wygląda tak, zobaczcie. Też pierwszy raz robię tą rurą, więc proszę o wyrozumiałość. Roberto widłami se tam z brzegu równa. Jak widzicie, z przodu pewnie by było lepiej, no ale nie ma co kaprysić, mamy, zobaczcie, z tyłu, także wpadniemy zaraz to jak dzik w paśnik. Tak jak mówię, nie mam wprawy w tym jeszcze. Musimy zjechać bardziej na środek pryzmy, bo nam się za bardzo tutaj zsuwa na tą stronę. Podnośnikiem się reguluje tutaj turem, słuchajcie, w zeszłym roku, ale jest nieporozumienie. Wszystko się wciąga, robią się straszne doły, a tutaj tą rurą kilka razy przejadę. Jak widzicie, kończyna 80%. Końcem się unosimy. Do góry. Chyba będziemy pryzmę przedłużać, to mi się wydaje. To była chyba piąta przyczepa, o ile dobrze liczyłem. O, zobaczcie, co się dzieje, zaczyna padać. Jest bardzo potrzebny, ale cholera, no nie w tym momencie. Ciągle padać też nie będzie. To jaki gruby, zobaczcie, pada ten deszcz. O ile w pryzmę to nie przeszkadza raczej, o tyle no tu wjeżdża na łące, błota nie powinien narobić, więc raz tu jeszcze przejedziemy i będziemy ubijać. Ten deszcz nadaje pewnie 2 godzinki. Albo przeczekamy, no a 2 tygodnie, słuchajcie, nie padało w ogóle nawet centymetra. Sprawdzając, jak kosiłem, nie nadawali w ogóle deszczu, względnie milimetrów nadawali. Jaka jest przewrotność losu, że jak zetniesz akurat i chciałbyś sobie to sprzątnąć, wtedy pada. Ja mówię, jest bardzo potrzebny. Damy radę, ale rodzi się pytanie, czemu nie za 4 godziny 5, nie? Ktoś powie, nikt rolnikowi nie dogodzi, ale... Miejmy nadzieję, że dzięki deszczowi kiszoneczka będzie fajna. Ale z zeszłego roku zostało mi ponad jeszcze 100. Z tego roku mam już 250 bodajże, więc mamy 350 weliusz, a teraz będzie w pryzmie drugi pokos, może trzeci. Nie, trzeci zrobię baloty już, bo będzie go mniej. Obiecałem lucernę trochę koredzy dać, więc myślę, że zrobimy baloty. Zresztą jak będzie sucho, nie wiadomo jaka te pogody będą, bo może różnie być, ale jeżeli będzie sucho, no to trawy, lucerna wiadomo tak, ale trawy, szału, słuchajcie, nie będzie, dupy pewnie nie urwie. Może w deszcz lepiej się zagęści. Słuchajcie, sprawa jest tego typu, że założę kamerkę Kubie, którego pamiętacie z wożenia kukurydzy w Romaxie, na głowę i pojedzie z Miłoszem, nagrają wam sytuację, jak zbiera się na polu 900 lucerkę. Dobrze będzie? Dobrze będzie. Nie za nisko? Dobrze. To nie było w planach? Wyłączyłeś to? Podobno się nagrywa. Cały czas? Chyba ta. Dziury zostały dziurami. Jak na kukurydzy jeździłem, też tutaj nagrywam vloga. Dziury jak nie wiem. Te dziury zostały. Po deszczach no stop kołamy wygłosić to. No to chodzi, no nieutwardzone, nie zna jak jeździsz koło tej obory, koło tego wszystkiego. To... Dwójeczka. To ja już tylko poprawiam. Ale to co do mnie? Do Krzysztofa, do Krzysztofa. No przecież ten SUV, co jest przechylony, to naciągnęli. Jak kiedyś chyba te pokazy były Kuboty. Coś Krzyszek mówił, że wieźli na lawecie Kubotę z kosiarką, no nie? I kosiarką chyba przehaczyli, czy Kubotą, czy czymś tam. Tego się pewnie nie spodziewał za tym zakrętem. No i pokazy tu były, to przecież nagrywali. Teraz tu vlog, wcześniej też. No wcześniej też, jak zbierał zbierającą na jesień, to też tu chyba nagrywał vloga. A to też mu zbierałeś, czy nie ty? Nie, mam kolegę. to idzie. W miarę. Nie, no dobra, dobrze było. Raczej jak do domu wrócił, to nie wiedział, o 12 w południe w Frołku. Nie wiedział, gdzie jest jeszcze. Nie, no wiesz, ja musiałem zachować powagę w tym wszystkim, no bo New Hollandem swoim jeździłem, to... No ty jeździłeś tą koszarką na przód, nie, tylnią. No. I tak wolno jeździłeś. Gdzie? Wtedy tą Teleksu, nie na tym filmiku, co jest nagrane. No bo musiałem. Bo o to chodziło, że z tego Teleksu nagrywali tam do swoich katalogów, no nie? No ja myślałem, że to będzie moment, dojeżdżam, złóż, rozłóż 3 razy, no bo muszą ponagrywać. No dobra, przyczepimy teraz GoPro na ciągnik. No dobra, to przyczepili te GoPro i mówi do mnie tak, no teraz tak z 7 na godzinę jedź, zrób kółko. No dobra, no to zrobiłem kółko 7 na godzinę. Teraz fotograf będzie robił zdjęcia, no to tak najwolniej jak możesz. Mówię, kurde, no dobra. No i jechałem 1 na godzinę, porobił tych zdjęć, no i tak w sumie naprawdę, no to wiesz, teraz będziemy cię dronem nagrywać, to też nie szalej. No i tak naprawdę, no to raz się przejechałem z nią o 16 chyba, co się zdążyłem rozpędzić i tyle, no i zaraz było, że odpinamy i przepinamy New Hollanda do przetrząsarki. No i o. Także jej nawet nie wytestowałem jako ja. Ale były wpinte razem do kupy dwie? Były przez chwilę do tego Fenda. Przez chwilę. Bo ogólnie miało być, że nie, że osobno. Ale wpieli na chwilę i zrobił kilka kółek. Też nagrywali. No też będą powolutku. Nie no, no tym Fendem, no to zobacz, zanim ja zrobiłem no to wszystko co tam trzeba było, to tym Fendem z tą przednią koszarką skosił ten kawałek, nie? No właśnie. Witajcie 13 lipca roku pańskiego 2020, Michał, Tomek, Zenon. Jesteśmy na poletkach. Mówiliście, że mało ostatnio z poletek pokazujemy. No w tym oku kukurydze jakie są, każdy widzi, bo są troszeczkę poprzestrzeliwane. Jesteśmy tutaj na doświadczeniu założonym przez Michała, a mianowicie polegało na tym, że na tej samej odmianie opryskane jest 2 razy preparatem Blackjack w fazie 8-10 liści na listnie. Jak będzie młócone, porównamy sobie czy bez, czy z była różnica. Blackjack miał zastymulować rozwój systemu korzeniowego i żeby kukurydza lepiej sobie radziła w suchszych dni pobierania składników pokarmowych i szybciej się rozwijała. Ten rok mamy teraz bardzo fajny, bo jest mokry, co chwilę dopaduje i kukurydza świetnie sobie radzi. Ostatni blok mieliśmy 13 bodajże czerwca i ona była w fazie 6 liści 7. I przez miesiąc urosła. No różnicę widać, Michała przerosła. Wiadomo, że gdzieś tam są przepłony, że może nie wszędzie, ale teraz co Michał powiedział jest mi się wydaje dość istotne. Jeśli chodzi o rozwój systemu korzeniowego, to co przed chwilą poza kamerą rozmawialiśmy i wczoraj też byłem w okolicach Zakutne, Wojszyce, Podpiątek. No masakra, jakie tam burze przeszły, jakie kukurydze są pokładzione, więc myślę, że ten mocniejszy system korzeniowy na pewno by nie zaszkodził. Słuchajcie, a koszt niedrogi, a nie zaszkodziłby w tym, żeby te kukurydzę mam utrzymać. Tutaj gdzie indziej, jak zobaczcie, ty też tam pochyliło sobie ją, 1 czy 2 przez te wiatrzyska, ale nie leży, ani nic się nie dzieje, tak? Czyli żadna kukurydza u mnie praktycznie, tam pojedyncza jakaś sztuka może gdzieś tam o Tomek jedną tam trochę przydepnął, ale stoi, także też nie przewróciło, a naprawdę widzę, ludziom porobiło straszną masakrę. To jest odmiana 29.T, z tego co pamiętam i no tak widzicie, no jest, nie ładnie to dosyć rośnie, chociaż ja jestem przyzwyczajony, panie wyłącz pan ten telefon, panie. Nie, to wyłączę, pardon. Przyzwyczajony jestem do tego, że u nas naprawdę zawsze te kukurydy są bardzo duże, no ale... No ale Krzysiu też dobrze nawozisz, jedzenia też dajesz, więc... Tak, ale no tutaj w tym roku te kukurydze naprawdę każdy widzi, że jest albo na takich ziemiach, które są bardzo lekkie, tak, one fajnie idą, albo które są najpóźniej siane i tej ziemi nie zdążyło na ubić. Specyfika też wydaje mi się troszkę dziwna, bo na początku zimno, full deszczu, później z kolei znowu do czerwca u nas w ogóle bez deszczu. Dopiero tak od 2 tygodni, raz jeden deszcz 2 tygodnie temu, 15 litrów, ale miesiąc był bez deszczu zupełnie, gdzie ona potrzebowała. Dzięki Bogu teraz będzie gdzieś tam wyrzucała wiechę i już ten deszcz mamy, czyli... Tak, teraz w tej chwili faktycznie ta woda w tej kukurydzy jest bardzo potrzebna. Ona już tak naprawdę w pewnych przypadkach już zaczyna wypuszczać wiechę, bo te wczesne odmiany już wiechują. Pojawiają się znamiona, więc ta woda w tej chwili jest potrzebna. część odmian tak naprawdę w ciągu tygodnia, tych późniejszych też tą wiechę już nam wypuści i też będą znamiona. Więc ta woda i to ciepło w tym momencie dla kukurydzy jest no bardzo potrzebne. I to co mówiłeś, Krzysztof, faktycznie w wielu przypadkach kukurydzy się przewracają, bo dużo wody, duża ilość wody, nie do końca dobrze rozwinięty system korzeniowy powoduje, że te kukurydze są słabo osadzone. I to powoduje też, że one się niestety przewracają. A z autopsji wiemy, że te kukurydzy wcześniej siane, oczywiście w tym roku nie było aż tej pogody, żeby wcześniej ją zasiać, mają dużo większy system korzeniowy. Ta kukurydza, ona wtedy idzie w system korzeniowy, nie pędzi tak szybko od razu w górę i wtedy ma to zakotwiczenie, ma te korzenie po to, żeby się przytrzymać. A w tym roku no niestety te siewy majowe spowodowały, że one wyrosły, one poszły w górę, bo jak widzimy te kukurydze są, no są duże. Każdy się obawiał, że będą małe, ale jest mały system korzeniowy i faktycznie ich zakotwiczenie w tej glebie jest niestety słabe. Tak, to prawda. O. Jest, tutaj mamy kolbę. Tutaj tak naprawdę już całkiem zacna, całkiem zacna. No to dopiero są początki, Krzysztofie, nie? Tak naprawdę właściwa jest ta kolba na samym końcu, czyli ta najwyżej. Ogólnie roślina kukurydzy ma kolby między 5 a 7 liściem. No tu już mamy naszą kolbę. Te takie delikatne, malutkie włoski to są znamiona. I dochodzi do zapylenia. Tak, to prawda. Teraz wiesz co, może policz, która pierwsza jest, tak? Ta pierwsza? Okay. I musisz 12 relin, już będzie następna inna. Tak, raz. Ta jest pierwsza, ta. Druga, tamta druga jest. Okay. Ta jest pierwsza. Tak, tu faktycznie. Policz teraz, licz. Raz duża była i zobacz. Ona tu kurde wyglądała zajebiście. A no i co? To? Ja nie widziałem stamtąd, bo tam jest mniejsza. Widzisz, kurde, Krzysiu, nie ma opcji, nie? No bo to nie było Blackjacka, no. No tak, ta faktycznie aż leży normalnie całkiem wyrwana jektura. Jeszcze by dronem przelecieć, ale być może tam nie widzę, żeby coś się działo. Mają to do siebie, że one tę łodygę zawsze mają trochę bardziej delikatną niż ziarnówki. Mniej tej ligniny i one, no nie, ziarnówka się nie przewróci. Ziarnówka jest twarda, masywna. Ziarnówka nie polegnie, nie? Muszę powiedzieć Patrykowi, że przyjechał dronem. Se polatam na całą, zobaczę. Jakby było więcej takich gniazd na innej, to powiem, zgłaszam do ubezpieczyciela, niech kasiorę daje. Słuchajcie, jesteśmy teraz w nowej odmianie. Nowa odmiana, którą w tym roku testujemy i tu między innymi jest u Krzysztofa też na polatkach posiana, to jest DM3339. Jest to odmiana, która jest bardzo mocno podobna do MAS 29.T. Te osoby, które znają MAS 29.T wiedzą doskonale, co to jest za odmiana, więc to jest ulepszona wersja MAS 29.T. Czym się tak naprawdę ta odmiana charakteryzuje? FAO bardzo podobne do MAS 29.T, bo 260. Jest to odmiana, która tak jak i 29 bardzo fajnie sprawdza się na wszystkich stanowiskach glebowych, na glebach mozaikowatych. Przede wszystkim nie jest odmianą wysoką. Osoby, które uprawiają typowo odmiany ziarnowe, nie potrzebują odmian wysokich. Potrzebują odmiany, które będą stabilne, które będą miały niezniszczalną łodygę, które będą długo stały. I właśnie DM3339 jest tak samo jak i MAS 29T. Ma grubą łodygę, masywną łodygę, sztywną łodygę, dużo ligniny, która pozwala, że tą odmianę będzie można sobie późno, spokojnie zbierać. Więc nie ma ryzyka, że nawet jak to będzie, tak jak to był rok 2020, gdzie jesień była bardzo mokra, gdzie było wilgotno, gdzie były wiatry, te kukurydze się przewalały, 29, no brzydko mówiąc, stała długo, można było ją późno zbierać i ta odmiana jest tak samo, także nie za wysoka odmiana, FAO 260, bardzo ładnie wygląda, niższa troszkę od MAS 29T. Zobaczcie jaki pracowity owad, nawet się mnie nie boi, mam je generalnie, o poleciał sobie, ale zobaczcie gdzie jesteśmy w ogóle Cześć, siemanko. 21 Tomasz ze mną. Witamy. 21 lipca. No tak, dzisiaj tak. Piękny dzionek, słoneczny dzionek. Przyjechaliśmy. 2021 rok, tak, jesteśmy na słoneczniku z Tomaszem. Nie wiem, kiedy film wyjdzie, ale na pewno wkrótce. Myślę, że w ciągu 3-4 dni z tego miejsca swoim imiennikom, czyli Krzysztofom, wszystkim składam najlepsze życzenia, bo to 25 będzie, czyli za 4 dni. 100 lat, niechaj żyją nam i wódkę piją. I Krzysiu Agro, kozyni ciebie też pozdrawiam bardzo serdecznie. Zobaczcie, jaki pracowity skurczybyk. Jak to ładnie wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda z wierzchu. Myślę, że to będzie jakoś fajnie widać. Jesteśmy na słoneczniku. Tak, to prawda, jesteśmy na naszych poletkach, gdzie posiane są 3 nasze odmiany. Przejdziemy, może Tomek tam ładnie wygląda, zobacz jak ładnie mamy okoliczności przyrody na tych kapeluszach. I na co chciałem zwrócić uwagę, zanim Tomek coś powie. Zwróćcie uwagę, tam mamy słońce, ale ślepiłem kamerę i wszystkie kapelusze, tak, jak jeden, zobaczcie, do słońca. Gdybyśmy przyjechali tutaj, gdy słońce się przemieści, kapelusze się będą tak, się po prostu tak, przekręca. Słuchajcie, faktycznie Krzysztof ma rację, słoneczniki podążają za słońcem, to prawda. Mówią, że słonecznik to jest kwiat słońce i on faktycznie dopóki nie skończy kwitnąć, to podąża za słońcem i rano zawsze jest skierowany z powrotem do wschodu i to faktycznie bardzo fajnie wygląda. On lubi po prostu słońce. To, co Krzysztof powiedział, jesteśmy tutaj na polu, na poletkach, gdzie są posiane nasze 3 odmiany słonecznika i przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, jak to na chwilę obecną wygląda, bo to jest ten moment, gdzie ten słonecznik no, ma swój taki urok. To pole, jakby to nagrał z drona, jest całe żółte, jest piękne, te kwiaty są naprawdę śliczne i chcieliśmy wam to pokazać, żeby zobaczyć też mniej więcej różnicę pomiędzy odmianami późnymi, wczesnymi. I słuchajcie, to jest ten moment, gdzie ten słonecznik potrzebuje teraz słońca. To, co Krzysztof pokazywał wcześniej, owada, słonecznik jest rośliną obcopylną, czyli potrzebuje tą pszczołę, potrzebuje tego trzmiela po to, żeby doszło do zapylenia. I w tym momencie to jest ten moment, gdzie on potrzebuje bardzo dużo słońca, po to, żeby ten oblot tych pszczół był jak największy, żeby te słoneczniki zostały zapylone. A muszę przerwać Tomkowi i wam powiedzieć, bo tego tak w kamerce nie widać, no, że jak stoję, Tomek mówi, się przyglądam, prawie na każdym, zobaczcie, na każdym prawie kwiatku jest trzmiel, jest pszczoła. Prawie na każdym, jak z daleka widzę. Może nie, co drugi przynajmniej, albo po 2 są. To prawda, nie no, warunki w tej chwili... Motyle? Tak. Warunki w tej chwili do oblotu tych pszczół czy trzmieli są, no teraz są idealne, bo jest słoneczko, nie pada, i to jest dobry moment po to, żeby te owady latały, żeby zapylały ten nasz słonecznik. Tak jak tutaj widzimy, słuchajcie, no słonecznik jest ładny, nie jest wysoki. Nie chodzi nam, żeby te słoneczniki też były wysokie. Są te łodygi naprawdę masywne. Tu akurat mamy taką przestrzeń, może, ale te łodygi są nawet naprawdę... Nawet taki mniejszy wam pokażę. O. Tak. Gdzieś taki widziałem, szedłem, to naprawdę była petarda. O. No. A fajnie, kiedy te słoneczniki są masywne, kiedy ta łodyga jest gruba, bo to jest tak naprawdę stabilizator tego słonecznika. I to też siejąc właśnie, uprawiając słoneczniki, musimy na to zwrócić uwagę, żeby ta obsada była rozsądna, żeby ona nie była zbyt duża. Bo widziałem plantacje, gdzie są posiane słoneczniki 100 tysięcy ziaren na hektar, w tej chwili one leżą. Jest cienka łodyga, nie zrobił tej masywnej, potężnej łodygi, a jak wiecie doskonale, no są wiatry, są wichury, przechodzą nawałnice i te słoneczniki się przewracają. A właśnie taki słonecznik, tak jak tu widzimy, kiedy jest, tu był siew 73 tysiące, wiadomo, że wszystko nie po wschodzie, zostało nam koło 70 tysięcy. On jest masywny, on jest potężny i on się tak naprawdę broni przed tym, żeby nam się położył. Tutaj z Krzysztofem chcemy wam pokazać, bo tam mamy posianego Sulfonora, jest to słonecznik OVO mniej więcej 240 i widzimy, że praktycznie już większość kwiatów nam zaczyna kwitnąć. W ciągu kilku dni tak naprawdę wszystkie nam się rozwiną i będą w pełni kwitnienia. A tutaj mamy rządek posianego późniejszego, tu jest MAS 85 SU i widzimy różnicę, że... Dopiero kapelusze zaczyna... Tak, jest ten zielony pąk. Jest ten zielony pąk, ale on jeszcze jest cały czas zwarty, więc te. A tutaj różnice... to pewnie się wplątał tamten po prostu, gdzieś mu tam... Tak, mogło zostać w siewniku dokładnie, bo to nigdy do końca nie wyczyścimy tego siewnika. I te pojedyncze kwiaty tutaj, które tutaj widzimy, to jest po prostu ziarno z odmiany wcześniejszej. Nigdy nie wyczyścimy tego siewnika. Jest i piździoszoła też jest. O. To nie prawda. Tylko czmiele. To prawda. Także no, na chwilę obecną wygląda to naprawdę bardzo pięknie. Słoneczniki kwitną, widać, że są zdrowe, ładne, zielone, nic im tutaj nie brakuje, zresztą pan Ryszard też bardzo dbał o to, to jest jego oczko w głowie. Także będziemy wam pokazywać to dalej, jak to będzie wyglądało, jak już dojdzie do zapylenia, jak będą wyglądały te niełupki, a na chwilę obecną potrzebujemy po prostu pogody, po to, żeby te słoneczniki nam się pięknie zapyliły. Bardzo fajnie to wygląda, słuchajcie. Czyli mamy już ze słonecznika takie fajne ujęcie, a za chwilę pojedziemy sobie do Tomasza i sobie jego kukurydzę. Jaką ty masz odmianę? MAS 23 mam posianą, więc pojedziemy zobaczyć, jak u niego na polu wygląda kukurydza. Tomek twierdzi, że efekt brzeżny, bo już wcześniej zaczęliśmy o tym dyskusję, ja wam tutaj tego nie będzie słychać, ale zobaczcie. Opadów dużo, na wiechę twierdzi sobie kukurydza, stwierdzi, o ja będę teraz wyżywię wszystko i zobaczcie, każda robi po dwie kołby, co ogólnie jest błędem niby, no ale to myślę, to jest tylko z brzegu, chociaż może się zdarzyć, że będą dwie ładne kolby. No, wejdziemy w środek, zaraz zobaczymy, ona też tutaj faktycznie dostała dużo jedzenia. No to co powiedział Krzysztof, moment jest dobry w tej chwili, bo na kukurydzę, bo jest wilgotno, jest ciepło, no i kukurydza, jeżeli ma jeszcze jedzenia w ziemi dużo, to ona czuje, że wyżywi i często robi dwie korby, tak, to prawda. Faktycznie. A jakie nawożenie ogólnie zastosowałeś tutaj? Więc teraz tak, tutaj poszło 200 kg soli potasowej, od razu na wiosnę, jak tylko można było wjechać, nie w czystym składniku, tylko ogólnie w nawozie. Dodatkowo przed siewem pod agregat poszło 150 kg mocznika, w podsiewacz poszło 150 kg fosforanu, amonu, i powschodowo na 6-7 liść poszło jeszcze raz 150 kg mocznika. Ja się starałem to zrobić przed deszczem po to, żeby nie doszło do popaleń liści, więc no, udało mi się to w tym roku. Więc tak naprawdę po zastosowaniu powschodowo tego mocznika przyszedł w nocy deszcz, więc no, efekt był piorunujący. Ta kukurydza rosła jak zwariowana. Nawet i widać, że no, jest czarna. Jest czarna, ona powinna być troszkę niższa. No ale dostało jedzenie naprawdę sporo, więc... Nawałnice was zaminęły, jednym słowem też... To prawda, tak. Bo tu tak. Jechaliśmy drogą, nie widzę tak. Nigdzie, żeby krzywda się stała. Tak, w naszych terenach faktycznie tutaj mijają nas, więc to prawda. Nie pouszkadzało, nie poprzewracało nam. Ale to też ma związek z tym, że słuchajcie, Tomek dużo chodzi do kościoła i daje odpowiednio na tacę. No taka jest prawda, nie ma co ukrywać. Idziemy do środka. Idziemy do środka. Oczywiście to był żart, także, znaczy chodzi do kościoła, chodzi na tacę, nie wiem ile daje, więc świadkiem nie byłem, tak. Fajnie po takiej kukurydzy się chodzi. Tak, to naprawdę, ja też lubię. To trzeba uważać na liście, bo są ostre. No. Można się tutaj składać. O, armatka gdzieś strzela w wiśniach u kogoś. Tak, są tutaj wiśnie obok i kolega strzela. Na szpaki. No patrz, jesteśmy mniej więcej w łanie. No to jeszcze jest poprzeczna. Tu już ma po jednym. Czyli efekt brzegowy tam to jednak bardziej. Jest faktycznie więcej słońca. Też się w środku gdzieniegdzie pojawi, że te dwie kolby są. Co prawda kukurydza jest tak genetycznie zaprogramowana, że powinna dać jedną konkretną kolbę, ale no jeżeli mamy dobry rok, dobre nawożenie, no i nie brakuje też wody i ciepła, to ona po prostu czuje i żyje. Ona 250 ma, nie Tomek V? To jest 240, 250, dobrze Krzysztof. Tak, lepiej się znasz niż ja. Super. Kurde, 250. Muszę panu powiedzieć dyrektorowi, że na przedstawiciela pójdę gdzieś tam. Mam nadzieję, że nie będzie. No nie ciebie zastąpić, gdzieś indziej do mnie. Okej. Kruklanki, suwałki, do sprawy tam. A, w innym terenie. No. Ale to będziesz miał daleko do mnie, nie wiem czy to dobry pomysł. To może i nie. Nie, bo to wtedy będzie nam ciężko się zjechać i spotkać, nie? Także jesteśmy w MAS 23M, to co Krzysztof dobrze zauważył, 250K, czysty dęt. Fajna odmiana, jest to odmiana, którą mamy w sumie trzeci sezon i tak naprawdę nigdy mnie nie zawiodła. Fajnie plonuje, wiadomo, że jak każda kukurydza lubi dobre jedzenie, lubi, wymaga od swojego producenta, ale potrafi naprawdę pięknie zaplonować, nie? to co widzimy, no tu już pięknie synchronizacja jest, wiecha i pyłek nawet jak chodzimy to bardzo mocno pyli. Wczoraj jak z kolegą chodziłem cały dzień po kukurydzach, to nawet w kieszeni mieliśmy pyłek. Bo on musi co? On musi spaść na włoski. Tak, musi spaść na te znamiona, na te włoski. Jak już dojdzie do zapylenia, to te w cudzysłowie włoski robią się ciemne, one po prostu zamierają. I każdy taki włosek, jakbyście sobie zobaczyli, jak to Krzysztof powiedział, każdy taki włosek odchodzi od ziarniaka. Odchodzi od ziarniaka, jest połączony z ziarniakiem i wtedy upada na to pyłek, dochodzi do zapylenia, a efektem tego końcowym jest ziarko. Tak jest, jest ziarno. Wyciągniemy ładnie, żeby tu się nic nie uszkodzić, wyciągniemy. Także jak widzicie, tak to wygląda. Każde ziarenko pięknie jest połączone z taką niteczką. I tak jak mówiłem wcześniej, pyłek tutaj upada, dochodzi do zapylenia i tak naprawdę później nam... Tak jak na słoneczniku widzisz, że bąk zapylał, to ona sama siebie zapyla. Tak, to prawda. To są chłopaki, tam jest dziewucha i to tak na dół. Prawda, dobrze mówił Krzysztof, nie? Także tak to wygląda. No co, no rok na kukurydzę w tej chwili jest dobry, ona w bardzo krótkim czasie też nadrobiła, bo w bardzo krótkim czasie zrobiła tą dużą masę zieloną, bo kwiecień, jak wiecie doskonale, był najzimniejszy od 27 lat, był mokry, zimny. Tutaj w ogóle siew na tym polu był 6 albo 7 maja, więc to tak naprawdę już po tych wszystkich chłodach, po tych wszystkich ulewach, więc no taki w tym roku dobry termin tak naprawdę. Bo wszystkie te majowe terminy są dobrymi terminami tak naprawdę. No i też musimy zaznaczyć, że no woda, dużo wody. No, to też pomogło temu wszystkiemu, że późnemu siewom, nie? Tak, oczywiście i ona bardzo szybko nadrobiła, bo nawet to pole tutaj na 21 czerwca kukurydza powinna zakryć międzyrzędzia, to pole zakryło. Pomimo, że tu siew był 6 czy 7 maja, na 21 czerwca ona zakryła, więc no widać, że te warunki były później dobre na tą kukurydzę i praktycznie też i dobra obsada, bo ona się nie męczyła. Tutaj na tym polu... A u mnie się ta wczesna męczyła, 20 któryś kwiecień zasiałem i... Tak, męczyły się. Tutaj słuchajcie, tydzień po siewie już było widać pięknie wyszpilkowaną kukurydzę, więc ona... A u mnie miesiąc się dała ta pierwsza. Więc no czyli jednak zawsze masz rację. Nie tak Krzysztof, że zawsze. Znaczy nie zawsze, no bo wcześniej zasiałem w zeszłym roku i było kid, nie? Było znowu po twojemu. Ale było sucho wtedy. To zupełnie też rok rokowi nierówny i człowiek sieje tyle lat kukurydzę, a całe życie zbiera doświadczenie, no tak naprawdę. No to prawda, więc no niestety trzeba obserwować naturę, trzeba obserwować pogodę. No i nie ma innego wyjścia. Takie jest życie, takie są realia. Ale w tym roku, tu w naszym terenie akurat, gdzie się znajdujemy, a znajdujemy się w centralnej Polsce, no kukurydze są na chwilę obecną. Fakt też jest taki, że tu jest ziemia dość lekka. Tak, no tutaj... Co też sprzyjało, trzeba to powiedzieć prawdę, no sprzyjało też jakby... Tak. Chociaż też póź nasiona na ciężkiej też se dało radę, nie? Ale ogólnie w tym roku widzę na lżejszych ziemiach i późno siana, ja mam przykład po sobie, gdzie siałem tą ostatnią, widzisz, jest taka jak twoja, była siana któregoś maja. No. 20 któregoś maja. No to było bardzo późno, tak. Bo po tobie, jeszcze tobie ziarno zostało mi tam do wyźwie, co mi brakło. Tak. I jest taka sama jak ta. Tak. Jest ładniejsza niż ta, co była siana miesiąc przed. No ten termin w kukurydzy siewu ma bardzo duże znaczenie. Kukurydza jest rośliną zbożową, ale no nie ma czegoś takiego jak żyto czy pszenica, że wsiejemy, nie wzejdzie za tydzień, to wzejdzie za dwa, za trzy. No kukurydza lubi ciepło. Kukurydza lubi ciepło. Lubi słońce, lubi tą wygrzaną glebę. Czyli nie na próżno przywędrowała do nas z ciepłych klimatów, nie? Tak, to prawda. Ona jest skądś. Tak, i tak się do nas bardzo mocno dostosowała tak naprawdę, bo kiedyś ileś lat do tyłu to tej kukurydzy było bardzo mało, a w tej chwili tak naprawdę to jak jedziemy, to co chwilę mijamy kukurydzę. Tak. Ale ona na chwilę obecną jeszcze jest prostą rośliną w uprawie, bo... I też to się zmieniło, czy musisz przyznać, że technologia żywienia zwierząt się zmieniła, bo dawniej, jak sam u siebie pamiętam, 20 parę lat do tyłu, to liście buraczane, wysłodki buraczane, cukrowni w Polsce mnóstwo, gdzie za czasów Solidarności i innych tam zostały to zlikwidowane, naszej demokracji sprzedane część i duża część zlikwidowana cukrowni. Mieliśmy inną technologię pozyskiwania cukru zupełnie, gdzie wysłodka zostawało jeszcze trochę cukru, które odpowiedzialne też były za kiśnięcie tych wysłodek. Wysłodki były bardziej jakieś mokre, czyli na przykład dziesiątki, że dostawałeś pół na pół, czyli odstawiłeś z 1000 ton, to dostawałeś 500 ton wysłodek. Fakt, że były mokre, ale kiśnęło, tam się nic nie psuło, tam się dawali krowom i pamiętam czas w momencie zmiany tych technologii przechodziłem na kukurydzę, to miałem i kukurydzę jeszcze i liście buraczane, to jak dawałem, słuchajcie, pół na pół, to krowy wolały liście. Krowy wybierały, krowy jadły liście, krowy nie, jadły mniej chętnie dużo kukurydzę. Aha, okay. Chociaż liście śmierdzą. Tak, one mają swój taki specyficzny. Ale krowa, bydlak woli liście, znaczy oczywiście liście ogławiane ręcznie, czyściutkie, bez piasku, tak, pięknie zakiszone. Wolały liście niż kukurydza. Tak. A teraz liście tak naprawdę zostawiamy w polu. Przyjeżdża kombajn, przyjeżdża ropa, zbiera, zostawia. Już nie mówiąc o opłacalności buraka, no bo to już jest zupełnie inna kwestia. Inna para koloszy, tak. Ale inna technologia wyciągania cukru. Teraz te liście nawet zebrane po ropie, to są liście bez główek, czyli nie mają w ogóle cukru, więc one się psują, a nie zakisają. Tak, bo cukier jest pożywką, to jest pożywka dla bakterii. Psują się, zakisają, to nie ma żadnego sensu, chyba że do byków też takie gówno chce sobie sprzątać, tak, no bo to nie ma sensu. No taka prawda. Także tak jak widzicie, tak wygląda kukurydza. Na chwilę obecną, no co, czekamy po prostu za zbiorami teraz. No już jeszcze pokażemy, jak będą fajne kolby, to pokażemy. Tak, przyjedziemy jeszcze na kolby faktycznie, bo teraz no można się pokusić to wszystko liczyć. Wiadomo, że... Nie, no to za dużo czasu zajmie, bez sensu. Będzie większa, będzie łatwiej nam pokazać. Dokładnie, przyjedziemy, popatrzymy, wejdziemy też w to samo miejsce, pokażemy wam, jak wyglądają kolby, jak ona nalała, bo tak jak mówiliśmy, na ten okres zapylenia w tej chwili to jest moment idealny, bo jest ciepło, jest wilgotno, więc no, kukurydza pracuje tak naprawdę na maksimum, jakie może mieć. Więc teraz tylko czekamy dalej, co będzie się działo. I też wam pokażemy to pole, jak to wygląda. I pokażemy jej słonecznik, jaka będzie odskocznia. Tak, zupełnie inna roślina. Zupełnie inna roślina i obie na chwilę... Słonecznik najładniejszy o tej porze, a kukurydza będzie ładniejsza, bo będzie kolba. Tak, no bo to jest co pokazać faktycznie. Słuchajcie, obiecałem wam, więc po drodze wstąpiliśmy. Nie powiem gdzie, nie powiem jak. Zobaczcie, jak wygląda ta kukurydza tutaj. Po brodę mi sięga, po usta. Myślałem, że to jest kukurydza taka słaba, taka licha, ale zobaczcie, jest wywiechowana potężnie, bo wiechy są potężne, nie? Potężne wiechy. Kukurydza, zobaczcie, mam tutaj no do oczu, czyli ma 1,90 prawie, no to ma gdzieś 1,80 m z góra, 1,80 m parę z wiechą, ale co się okazuje, to jest kukurydza do puszek, która idzie w puszki. Zobaczcie, gdzieś są kolby normalnie, czyli siana, a taka po prostu musi być, taka nieduża. Ja mówię, co za lipa, tyle hektarów, tu jest może 150, 200? Może tyle, to nie, tu jest około 70. O, no ja nie wiem, jak pole, 70 hektarów, no powiedzmy, że 100, powiedzmy. I my taka licha, tam wszędzie takie ładne. A to jest kukurydza, która idzie po prostu do puszek. Taka ciekawostka. Zobaczcie, także kawał, a już teraz naprawdę się żegnamy. Trzymajcie się, hej.